The Race taki przed tytuł nosi ta gala. Kto wpadł na pomysł, żeby na koniec tego trailera z tobą pojawiła się policja. Wiesz, ja już ja już mia, ja już się my... napiję, wiesz. Mm. Ja już miałem taką sytuację, że wjeżdża policja na KSW, jak robiłem wywiad z Popkiem, także kto tym razem wpadł na taki pomysł? Kto może, no zgadnij, no. Teraz znowu hmm. zadałeś pytanie. Maciej Kawulski, a nie było czegoś takiego? Nie no, Maciek, jednak za grubo, nie? Nie, a co takiego gruba? Czemu to grubo jest? Wiem, że to było takie przymrużenie oka tak, na koniec. Jak, jak naprawdę wjeżdżali do mnie, to nie było na grubo? Było na grubo, ale będę tutaj w tym wątku troszkę poruszał te... Nie, wiesz, to nie było za grubo, Normalnie to, wiesz, no z takim, wiesz, z humorystycznie, wiesz. Przymrużenie oka na koniec, ale gdzieś to jest podyktowane tymi perypetiami twoimi. Czasowo straciłeś prawo jazdy. Nie to była chwila zapomnienia, jak to, jak to wyglądało? Czy gdzieś wiesz, no, człowiek często no, się nie, zapomina? Nie, wiesz, jak to prawo jazdy straciłem, to wiesz, jakby taki szum zrobił. nie? O, zawodnik zatrzymany, później prawo jazdy stracił, niedobry. Także jak się czułem, jakbym jedyny jak, prawda? Prawo jazdy stracił, jakbym jedyny ja tylko jeździł, eee, wiesz, i, i stało się tak. To chwilę zapomnienia, nie, no, przycisnąłem po prostu no, co tam zapomnienie, chwilę. Zapomniałem się i przekroczyłem, kulę, wiesz, nie, przycisnąłem. Tam, gdzie po prostu no, zdarzyło mi się, jestem człowiekiem. Wyjeżdżać. Ja chciałem o kulisach Czy to prawda, że to była taka dwupasmowa, że jakbymy droga wjazdowa do Olsztyna, gdzie można, że tak powiem, no, jak się ma dobre auto, to, no, to łatwo, Znaczyna że tak... Na z Olsztyna w stronę lotniska, na, na, na Dajtkach, taka dzielnica, tam jest dwupasmowe i wiesz, że tam wyjeżdżasz, są miejsca, gdzie jest niebezpiecznie, to nie, nie tłumaczy tego, że w ogóle w żaden sposób nie powinno się tak jeździć, no nie, e, wiadomo. Ale jest tam w stronę na wyjazd z Olsztyna, jest dwupasmówka. Z prawej strony jest las, z lewej strony nie ma nic. I lecisz prosto. Tam jest 50. Jest prosta droga dwupasmówka, no i nadypnęłem gaz, wyleciałem z zakrętu, ale... Wypnęłem. Bo też tak człowiek, kierowca też patrzy, wiesz, jak bezpiecznie, wiesz, że nikogo nie ma, jest pusta droga, że nie ma zagrożeń i tak dalej, ani z lewej, ani z prawej strony, nie ma przejść dla pieszych tam, jakich, że tam dużo ludzi chodzi i tak dalej, wiesz, ja znam tą drogę. Żaden sposób to nie tłumaczy, przycisnąłem, przyznaję się, przycisnąłem, pojechałem, złapali, zabrali i A jak długo? Na znaczy, 3 miesiące. A ile miałeś na liczniku? No, tu jest, tu jest, jest, wiesz, dużo. No dobra, ale teraz tak, troszeczkę się pośmialiśmy, a teraz pytanie poważne. Nie tak dawno ekspozę i to już jest ostatnie pytanie, ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego i on mówi, że będzie optował za tym, żeby zmienić w Polsce prawo na przejściach dla pieszych, żeby bezwzględne pierwszeństwo miał właśnie pieszy. Ty jesteś kierowcą, ja jestem kierowcą, jak podchodzisz do tego typu przepisu? Pierwszeństwo, żeby miał pieszy, a co, nie miał do tej pory? No niby, niby ma, ale jakby to się ma zaostrzyć, że to jest bezwzględne pierwszeństwo pieszego, które jak dojdzie już do przejścia dla pieszych, to może wchodzić na, na to przejście. Kierowca będzie miał absolutny obowiązek się zatrzymać. A co robić, jak, jak on, zależy, jak on wchodzi, jak on wbiegnie do to... No też się zastanawiam, bo ja mam także, jak widzę, że jest pieszy przy, przy drodze, no to automatycznie się zatrzymuje, ale z drugiej strony, jak ostatnio wszedłem do sklepu, to jakbym się nie rozglądał, to chyba bym nie wrócił z tymi zakupami. Wiesz co, ja jestem bardziej na tym, że jednak, wiesz co, no gdzieś są przejścia dla pieszych i tak dalej, tak dalej, to jest, ja jestem w samochodzie, on jest, idzie, wiesz, mi się tak za bardzo nic nie stanie, a ja mu się stanie, to trzeba to, to rozważać, no. myślę, że jednak ten pieszy, no trzeba na niech uważać, no. trzeba na nich uważać i nic nikomu nie stanie, jak ktoś zobaczy przejście dla pieszych, zatrzyma się. Apelujemy, zatrzymujemy się przed przejściem dla pieszych bezwzględnie.